Cześć, tutaj Bartek z Madelfan Studio. Dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć kilka słów o lampie, która nazwę nosi Yangnuo YN160 rzymskie 2. Jest to lampka, która posiada 160 LEDów. Jest to naprawdę mocna lampa. Nie jest też malutka, ale jak na swoje gabaryty to moc jest większa niż by się mogło wydawać. LEDy są fajne, czyste, dają czyste, białe światło. Nie ma tutaj żadnych odbarwień, takich rzeczy. Do lampy dołączają zestaw filtrów kolorowych oraz rozpraszający. Co jeszcze? Zasilanie, 6 baterii paluszków lub specjalna bateria. Przepraszam, no właśnie nie specjalna, bo jest to, z tego co pamiętam, do kamery Sony. Jest to bateria PNP F750. Mam nadzieję, że wyostrzy. Na komplecie baterii paluszków zwykłych, alkalicznych można naprawdę sporo ponagrywać. Kilka godzin eventu śmiało można jechać na jednym komplecie baterii. Ale warto też zawsze mieć zapasowe baterie, ponieważ jest tu taki guzik test, który różnie pokazuje, ja mu nie ufam. Kiedy lampa się rozładowuje, to gaśnie. Można ją od razu po tym na chwilę jeszcze zapalić, ale to jest dosłownie na kilkanaście sekund, ona znowu zgaśnie. Ale w razie W, jeżeli musicie coś tam, jakiś fragment dograć, to wtedy możecie jeszcze ją na chwilę włączyć. Wymiana baterii jest dość szybka. To tyle. Jeszcze nie wspomniałem o montażach. Posiadamy tutaj stopkę do aparatu, możemy ją zamontować w stopce. Przez długi czas miałem ją w stopce, nic się nie urwało ani w Nikonie, ani w Sony A7S, ani w A6000. Posiadamy również gwint do statywu. I plus jest jeszcze taki, że ta część jest, można ją sobie ustawić w zależności, czy chcemy wyświecić na przykład bardziej wyżej czy niżej. To jest fajne, a nie ma tego w mniejszej lampie, którą testowałem poprzednio. Jeżeli szukacie mniejszej lampki, tańszej, ponieważ ta kosztuje około 250 zł, ta mniejsza około 100 z hakiem. Jeżeli chciałbyś, żeby pojawiło się więcej recenzji różnorakiego sprzętu, od oświetlenia, jak widać, przez dźwięk, szkła, same aparaty, którymi nagrywam, kliknij subskrypcję. Możesz napisać komentarz, będzie mi miło, za jakikolwiek feedback, co mogę robić lepiej. Dzięki i do zobaczenia.